Jeśli żyjemy w napięciu, jeżeli pojawiają się jakieś emocje w naszym życiu, związane może z pracą albo w rodzinie, te emocje będą się kumulowały w ciele, będą się kumulowały w tkance mięśniowej, tkance powięziowej i to będzie powodowało skurcze w ciele, skurcze tej tkanki mięśniowo-powięziowej i to będzie miało wpływ na ból. Warto jest zadbać o ciało, zadbać o uwolnienie tego bólu z tkanek miękkich. Może to być masaż, masaż mięśniowo-powięziowy albo jakakolwiek inna forma bodyworku. Ponieważ często ból, ten przewlekły stres jest związany z emocjami i warto tutaj sobie zaobserwować, jakie emocje w naszym życiu się pojawiają i czy jesteśmy w stanie te emocje wyrazić. Jeśli te emocje się kumulują, nie są wyrażone, one będą się przekładały na przewlekły ból i więcej stresu pojawi się w naszym życiu.